alkoholików, nie? I mówię, no jak oni udają, to ja też będę udawał, nie? Że jestem alkoholikiem. I później się okazało, że jeden z nich był zielarzem z telewizji, a drugi był tłumaczem Sądu Najwyższego. I rzeczywiście byli alkoholikami, nie? Ale zastanawiam się, jakby to było, jak nieraz ludzie przychodzą i, no i zaczyna ktoś tak właśnie jęczeć, użalać się i jeszcze mówi, że ileś tam lat nie pije, nie? To najchętniej to bym wtedy, nie wiem, czy bym został, nie? Ale ja miałem to szczęście, że załapałem. I myślałem, że Pana Boga za nogi złapałem, że... bo wtedy mówili, że 16%. A mówię to, 16% tylko ludzi, co przychodzi do AA, to zostaje. Reszta z powrotem idzie pić, nie? Czy tam znikać, jakiejś innej metody szuka, nie? To ja tak się ucieszyłem i myślałem, że mnie to wystarczy, nie? Do niepicia. Dopiero okazało się, po wielu latach, po tym jak zapiłem po 15 latach, jak zapiłem po 3 latach, jak nie piję teraz 6 rok, że mnie samo przychodzenie na mitingi nie wystarczy. Że ja zachowuję się tak, że muszę iść do psychiatry niestety. Bo mogę zrobić coś takiego, że ten psychiatra jeszcze może mi życie uratować. Chociaż mam 67 lat i zębów już nie mam i ledwo co chodzę, to jednak serce jest, nie wiem czy to serce, czy to głupi łeb, ale no ja po prostu tak jakbym miał cały czas 20 parę lat, nie? I wyszedł dopiero z pierdla. Nie jestem w stanie odpuścić. I zobaczyłem, że najłatwiej jest ranić tych, którzy nie umieją oddać. Nie? Czyli w domu. Dzieci, żonę, tych najbliższych. I to mnie dopiero zaczęło pokazywać, że coś jest ze mną nie tak. Bo ja żyłem tak naprawdę w dżungli. W dżungli, która się nazywała życie. Jak przyszedłem na pierwszy meeting w 1984 rok i jak zobaczyłem ten kapelusz i przyjechali do nas Finowie z tym słynnym Calvero, wtedy nie pił 20 lat, to jak zaczęli wrzucać dolary, oni myśleli wtedy w forum, to ja mówię, co z tym kapeluszem później? Gdzie ten skarbnik, ten kapelusz? Nie mogę, cały czas mi chodziło po łbie ten. Co z tym kapeluszem? No, moja droga była taka, jaka jest, no jest tam burzliwa. Wiele zrobiłem dobrego, wiele zrobiłem złego. Ale żyję, nie? I przychodzę tutaj po to, bo cały czas się uczę żyć, nie? Ja tu nie przychodzę jako ten, który już naucza, bo tam ileś tam lat jest. Coś tam wie, tylko cały czas się uczy. Nie? Przychodząc tutaj, ratuje swoje życie. A jak ratuje? Właśnie w ten sposób, że mówię o sobie prawdę. Tutaj zresztą nie można ściemniać, bo alkoholik alkoholika nie oszuka. Nie?
jest coś takiego, że my jesteśmy po prostu wrażliwi na ten fał. No tym niemniej zdarzało mi się, że jednak ktoś mnie oszukał. Pamiętam takie sytuacje, że ktoś tam pięknie piał na mitingu i ma wspaniały dom, wspaniałe dzieci. Później poszedłem do niego, okazało się, że to zupełnie inaczej jest. Było mi po prostu bardzo przykro, nie? Ja jestem wdzięczny tej wspólnocie za to, że ja się tu załapałem, że to, co usłyszałem wiele, wiele lat temu, nie? Że tylko nieliczni tu trafiają, okazuje się prawdą. Jak tutaj parę osób z nas było w Poznaniu, tam nas było dokładnie 7 tysięcy, ileś tam 300 osób. To słuchajcie, to w samym Poznaniu 100 tysięcy osób wtedy cierpiało z powodu alkoholizmu, nie? A nas tam przyjechało 7 tysięcy z całej Polski. To co to jest? Nie? Tutaj nas siedzi tam 30 parę, 40 osób. Ale to są wybrańcy, nie? To pamiętam, kiedyś przyjechał do nas taki ojciec Martin i on mówi, wyobraźcie sobie, że teraz wszyscy jesteśmy pijani, nie? Jakby się to spotkanie odbywało. Wtedy byliśmy na Uniwersytecie Warszawskim, było nas tam chyba z 800 osób w tej wielkiej auli. To jest ta magia, to jest coś, czego się nie da porównać z niczym, nie? Najpierw byli anonimowi alkoholicy, później dopiero były terapie, nie? Kiedy do szpitala w Akron doszedł wreszcie jeden z naszych alkoholików, zaczął mówić o tym programie i lekarz spróbował tej metody na swoim oddziale. Teraz z tego się porobiło różnego rodzaju różne terapie, różne metody leczenia, ale dla mnie, słuchajcie, jest tylko jedna metoda. Że obojętnie, czy ktoś jest wierzący, czy niewierzący, czy ktoś robił program, czy ktoś był na terapii, czy ktoś był w kościele, nie? I przysięgnął, że nie będzie pił. Czy na przykład żonie przysięgnął, że nie będzie pił. I nie pije, nie? To zawsze jest cud, nie? To jest cud, który przydarza się tak naprawdę ludziom nielicznym. Nielicznym. Ja wczoraj wieczorem siedziałem sobie w domu, słuchajcie, i dzwoniły dwie osoby, jeden chyba z Niemiec, drugi też bodajże z Niemiec. I we dwóch pijani, nie? I jeden chce przestać pić, i drugi chce przestać. A nie mogą. Ja mówię, ty nie chcesz przestać pić. Ty chcesz pić. On mówi, nie, ja chcę. Ja mówię, jakbyś chciał, to byś przestał. Powiem wam taką sytuację, że kiedyś przychodził taki chłopak, nie? Usłyszałem takiego naszego przyjaciela, 32 lata nie pije. I on mówił, że on chce przestać pić. Nie mu nikt w końcu nie wierzył na tej grupie, nie? No jak chcesz przestać pić, jak był pijany? I on się powiesił. Taka to jest choroba. Także to, że ty jesteś tutaj dzisiaj z nami, to jest tak naprawdę pierwszy dzień, jaki każdy z nas miał szansę mieć. Szansę. Taka szansa nie zawsze się zdarza, żeby być trzeźwym.
Ja wielokrotnie miałem bardzo ważne dni i chciałem być trzeźwym i nie mogłem. Tak jak ten chłopak, który się powiesił. Pamiętam, miałem ślub i no i wypadało, żebym ja był chociaż trzeźwy na tym ślubie, nie? No niestety. Wiele było takich różnych rzeczy. Także dla mnie jest to cud po prostu, bo ja dzisiaj tak, chodzę do psychiatry, chodzę do psychologa, chodzę na meetingi, zrobiłem program, przekazuję ten program, robię sugestie. I mam wiarę i mam dziewczynę, nie? Która też nie pije. Ona jest 15 lat ode mnie młodsza. Nie? I wiem, że jak się napije, to ona się napije ze mną, bo już tak raz było. I powiem ci, że... Już kończę. I powiem ci, że... Przez kilka lat, to są świadkowie, przychodziłem i mówiłem, że ja nie piję tak naprawdę, tylko dzięki temu, że ona jest ze mną. W dobę z tym wszystkim, nie? Z tą terapią, z tymi meetingami i tak dalej. Ja tylko nie piję, bo jestem z nią. A teraz ci powiem tak, że gdybym tu nie przychodził, nie miał psychiatry, nie miał psychologa, nie miał terapii i nie sponsorował, to jakby mi się zachciało pić, to miłość moja do niej nie, za krótka jest, żebym ja się nie napił. Zobaczyłem, wreszcie wyszło do mnie, że ja muszę zrobić wiele tych rzeczy, żeby dzisiaj się nie napić. Czyli tak szybko na koniec. Rano się modlę na kolanach, bo jestem wierzący. Robię medytację. Wykonuję 2 telefony do innych alkoholików. Czytam sugestie. Prawie codziennie jestem na meetingu. I wieczorem piszę wdzięczności. Modlę się na kolanach. Dziękuję za ten dzień. No i mam służbę. Prowadzę parę grup jeszcze. I jest to tak naprawdę bardzo mało w porównaniu z tym, co zyskuję. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Mam na imię Marcin.